Cześć, nazywam się Maciek Mazurek i zapraszam Was na swój webinar, który poświęcimy gitarze rytmicznej. Jest to szalenie ważny element w grze na gitarze, który w mojej ocenie jest zbyt często omijany przez gitarzystów i mało precyzyjnie zajmujemy się tym zagadnieniem. Dzisiaj postaram Wam się trochę naświetlić dokładniej to zagadnienie i mam nadzieję, że to pomoże Wam w grze rytmicznej. Gra rytmiczna, moim zdaniem, jest kojarzona niesłusznie tylko z akompaniamentem. Rytm jest fundamentem gatunków muzycznych, takich jak jazz, funk, wszystkie style muzyczne, które opierają się na groove, na pewnej pulsacji. Oczywiście bez rytmu muzyka nie istniałaby w ogóle, bo dźwięk, który nie miałby wartości rytmicznej, brzmiałby w nieskończoność. Przyjrzyjmy się dokładnie dzisiaj podziałom ósemkowym, triolowym i szesnastkowym. To są podstawowe podziały rytmiczne, które spotkamy w muzyce popularnej i w pokrewnych gatunkach. Pewnie każdy z Was spotkał się z pojęciem gitara ogniskowa. Akordy, które pokażę Wam za chwilę, możemy kojarzyć właśnie z takim sposobem grania. Niemniej będzie to dla nas tylko pretekst do pogłębionej analizy. Pierwszy dział ćwiczeń będzie dotyczył gitary opartej na pulsie ósemkowym. Puls ósemkowy, zanim zagramy utwór, polega na tym, że mając świetnutę w takim tempie 1, 2, 3, 4, dzieli mi te wartości na połowę. Czyli jest 1 i 2 i 3 i 4 i. Tak jak już mówiłem, większość tak zwanych bić ogniskowych, czy inaczej podziałów rytmicznych, opiera się o ten ruch prawej ręki. Przyjrzyjmy się dokładnie, jakie zadanie ma do wykonania prawa ręka, żeby skutecznie i precyzyjnie dzielić te wartości rytmiczne. Cały czas przypominam, że dzielimy ćwierć nuty. Zagram najprostszy podział rytmiczny, jaki przychodzi mi do głowy. 1, 2, 3, 4. Jak widzicie, wręcz przesadnie pracowałem prawą ręką, żebyście zauważyli naprzemienny ruch prawej ręki. To jest źródło energii w muzyce. Kiedy zatrzymujecie się i gracie tylko dwa uderzenia, to brzmi bardzo statycznie. Posłuchajcie. Na początku może Wam się wydać to dziwne, że jest taka różnica. Dlatego, że ruch naprzemienny daje też możliwość grania ghost notów, czyli wypełniam tą przestrzeń pomiędzy dwoma brzmiącymi uderzeniami czymś, co ma bardziej charakter czysto perkusyjny. O tym jeszcze powiem w dalszej części. Dla mnie osobiście największy postęp zrobiłem wtedy, gdy uświadomiłem sobie, że tak naprawdę nigdy nie ćwiczyłem w ten sposób. Mianowicie pisałem sobie 8 strzałek, każda strzałka symbolizuje jedną ósemkę. Ruch w dół, to jest strzałka w dół, ruch do góry, pisałem strzałkę do góry. 8 strzałek, czyli 8 ósemek. I teraz na chybił trafił, zaznaczałem sobie miejsca, w których mam uderzyć w prawej ręce. I co się okazało, że w tym prostym ósemkowym podziale są momenty, które są bardzo trudne do zagrania precyzyjnego, dlatego że stanowią jakby przeciwwagę dla tego, co gra noga, czyli pełną ćwierć nuty. Czyli wyobraźmy sobie 8 strzałek i na chybił trafił, zaznaczamy akcent. Ten akcent w dowolnym miejscu mówi mi, kiedy mam uderzyć w strunę. To jest brzmiące uderzenie. Czyli zobaczcie, prawa ręka pracuje cały czas dół-góra, ale jest to ruch w powietrzu, który odmierza mi czas i trzyma mnie w ryzach danego tempa. Akcent natomiast stanowi moment, w którym uderzę w strunę. I teraz,
Jeśli weźmiemy dokładnie te same cztery akordy i zagramy w innym podziale rytmicznym, to pierwsze wrażenie jest takie, że to jest inna piosenka. Tak silne znaczenie ma warstwa rytmiczna w piosenkach. Wymyślmy coś teraz. Raz, dwa, trzy, cztery, raz. Jak widzieliście i słyszeliście, mamy wrażenie, że to jest co innego. Dlatego zachęcam wszystkich do pierwszego podstawowego ćwiczenia, dzięki któremu kolejne zagadnienia, o których będziemy mówić, będą dla Was dużo bardziej czytelne. Jako zadanie domowe proponuję napisać 10 przykładów, w których na chybił trafił, zaznaczycie nad dowolnymi strzałkami akcenty i spróbujecie zagrać te podziały rytmiczne dokładnie na tych samych akordach. Ja zagrałem akord G-dur, E-mol, C-dur i D-dur. Prosta i znana piosenka, a przy okazji na tej harmonii zbudowane jest wiele, wiele piosenek, które znacie i pewnie lubicie. Następna rzecz. Rytmizowanie w grze na gitarze niekoniecznie musi się odbywać w sposób, który przed chwilą omówiłem, czyli szerokim ruchem. Mogę równie dobrze grać coś, co gitarzyści potocznie nazywają szczypankami. Nazwa nie oddaje do końca charakteru, ale to jest jedyne, co mi przychodzi do głowy, jak to określić. Czyli zobaczcie, mogę zagrać. Kolejna warstwa nam się pojawiła tutaj. Grałem uderzenie na pierwszą ósemkę i czwartą w grupie tych wszystkich 8 ósemek, a dodatkowo na drugą i czwartą ćwiertnutę grałem ghost, czyli uderzałem w struny, starając się jeszcze dodać ten element perkusyjny. Jeśli posłuchacie mistrzów tego typu grania, zobaczycie, że ta gitara cały czas pulsuje, ona żyje. To nie jest statyczne granie dwóch dźwięków. Wypełniamy wszystkie miejsca. Oczywiście nie gramy nadekspresyjnie, nie o to chodzi. Generalnie chodzi o to, żeby to brzmiało organicznie i naturalnie. W mojej ocenie, kiedy gracie dwa uderzenia i nic się więcej nie dzieje, brzmi to zbyt statycznie. Uczono mnie, moi bardziej doświadczeni koledzy, mówili mi zawsze, że graj takie figury rytmiczne, żeby jak zmutujemy wszystko inne w piosence i będziesz słyszalny tylko ty, to twoja partia już musi generować pewien groove, pewien puls. Czyli to jest wtedy wartość dodana w piosence. Nie chodzi o to, żeby grać jakkolwiek te akordy. Starajmy się wytworzyć pulsację. I jak widzicie, cały czas na razie mówimy o pulsacji ósemkowej. Nie dokładamy żadnych gęstszych podziałów.